której Panu Jezusowi powiedzieliśmy, że Go kochamy, że Mu ufamy i wierzymy, że On zawsze jest z nami. Pan Jezus bardzo nas kocha. Kocha wszystkich ludzi. Oddał za nas swoje życie. Zależy na każdym człowieku. W sakramencie pokuty odpuszcza nam grzechy, którymi go obrażamy. Okazuje nam swoje miłosierdzie. Pan Jezus pragnie też, żebyśmy byli miłosierni wobec siebie. Co to znaczy? Tego dzisiaj będziemy się uczyć od kogoś, kto jest przedstawiony na tym zasłoniętym obrazie. Pewnie jesteście ciekawi, kogo przedstawia ten obraz. Chciałabym, żebyście sami odgadnęli. Dam Wam kilka podpowiedzi. Mama wołała na niego Lolek. Urodził się w Wadowicach, niedaleko Krakowa. Czy już wiecie? Tak, to święty Jan Paweł II. Dzisiaj naszym nauczycielem będzie święty Jan Paweł II, który będzie nas uczył miłosierdzia wobec ludzi. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego brzmi: bądźcie świadkami miłosierdzia. Do biura, które zajmuje się zbiorem dokumentacji o życiu świętego Jana Pawła II, docierają liczne listy, w których ludzie piszą, kim dla nich był Jan Paweł II. Wśród tych listów są też pisane przez dzieci, często opatrzone jakimś rysunkiem. Kiedyś dotarł tam list chłopca, który pisał: kochany Janie Pawle, ja też chcę zostać w przyszłości papieżem, bo chcę być taki dobry i robić tyle dobrego, ile zrobiłeś ty. Dlaczego ten chłopiec chce zostać papieżem? Czym go zachwycił Jan Paweł II? Święty Jan Paweł II pozostał w pamięci ludzi jako papież, który obdarzał miłością i dobrocią. Niósł ludziom radość, pocieszenie, przebaczenie i pomoc. Był człowiekiem miłosiernym. Za chwilę się o tym przekonamy. Poznamy kilka przykładów z jego życia, które potwierdzają tę wielką miłość świętego Jana Pawła II nie tylko do Boga, ale i do ludzi. Święty Jan Paweł II ma nas dziś zachęcić do miłosierdzia, byśmy też byli miłosierni. Czym jest według Was miłosierdzie? Najprościej można powiedzieć, że miłosierdzie to dobroć, miłość, przebaczenie i pomoc ofiarowana drugiemu człowiekowi. I taki właśnie był Jan Paweł II. Nie lękajcie się, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nikt nie przypuszczał, że spełni on rolę Kolumba, o którym mieszkańcy później powiedzą, iż odkrył ich dla świata. Gdyby nie on, kto by dziś wiedział o Wadowicach? Papież potem wspomniał: miasto mojego dzieciństwa, dom rodziny, kościół mojego chrztu świętego. Kiedy patrzyłem przez okno i widziałem na murze kościelnym zegar słoneczny i napis: czas ucieka, wieczność czeka. Wojna zastała Karola w Krakowie. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kochał poezję, literaturę i teatr. Pragnął w tym kierunku kształcić się i doskonalić. Jednakże po zetknięciu się z okropieństwami wojny odkrył, że to kapłaństwo będzie właściwą ścieżką, która zaprowadzi go do celu życia. Od 1946 roku jako młody kapłan, a potem ojciec święty dla całego świata, czuł się przede wszystkim Polakiem. Zawsze dobro tego kraju leżało na sercu. Swoim życiem i nauczaniem dał rodakom wzór największego patriotyzmu. Najpiękniejszy przykład miłości ojczyzny, miłości społecznej. Za każdym razem, kiedy wracał do Polski, na powitanie całował ojczyzną ziemię. Kierowany tą miłością do kraju napisał poemat „Myśląc o ojczyzna”. Posłuchajcie krótkiego fragmentu. Ojczyzna, kiedy myślą, wówczas wyrażam siebie i zakorzenia.
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarnieć przyszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniać, umyślną ojczyznę i zamknąć ją w sobie jak skarb. 16 października to dzień wyboru Polaka Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Tego dnia, zrywając z ponad 450-letnią tradycją, kardynałowie zgromadzeni na konklawę wybrali na biskupa Rzymu człowieka niebędącego Włochem. Niezwykły pontyfikat papieża Polaka sprawił, że cały świat zaczął patrzeć w kierunku Watykanu oraz w kierunku Polski bardziej niż kiedykolwiek. Nauka płynąca z ust Ojca Świętego była jasna.
przekazywana zdecydowanym głosem, w której nie było miejsca na niedomówienia i wątpliwości. Między innymi powiedział słowa, które warto zapamiętać. Nie ulegajcie słabościom, nie dajcie się zwyciężyć złu. Jeśli widzisz, że brat twój upada, podziwij go, a nie pozostaw zagrożeni. Czemu się boicie, ludzie małej wiary? Wierzcie, ale wierzcie bez zastrzeżeń. Zawierzcie temu, który mówi, jam jest drogą, prawdą i życiem, który mówi, jam jest z wami aż po wszystkie dni, aż do skończenia świata. W progu swojego życia, dźwigając krzyż nieopisanego cierpienia, powiedział do rodaków w łagiewnikach: przynoszę przesłanie nadziei, płynące z dobrej nowiny, że Bóg, bogaty w miłosierdzie w Chrystusie, objawia każdego dnia swoją miłość. To On, zmartwychwstały Chrystus, mówi dziś do każdego z was: przestań się lękać, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. Oto przesłanie Bożego miłosierdzia, które przynoszę mojej ojczyźnie i moim rodakom. Przestań się lękać, zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie. Zaufaj Panu już dziś. Ja się cieszę, powiedz mi, kiedy płyną bożkie łzy. Zaufaj Panu już dziś. Jak do Panu z Tobą dojść, kiedy się prezydentami, najwybitniejszymi osobistościami świata. Jednak ważny był dla niego każdy człowiek, zwłaszcza ten najbardziej potrzebujący pomocy. Dlatego odwiedzał chorych, ubogich więźniów. Stawał się za ludźmi cierpiącymi z powodu niesprawiedliwości. Kochał bardzo dzieci. Szczególnie bliskie mu były dzieci chore, pokrzywdzone, najbiedniejsze. Prosił ludzi bogatych o pomoc w najbiedniejszym kraju, w których dzieci wiele umiera z głodu. Odwiedzał też szpitale dziecięce i rozmawiał z małymi pacjentami. Również kiedy przybywał do naszego kraju, spotykał się z chorymi, odwiedzał szpitale i więzienia. A w czasie jednej ze swoich pielgrzymek odwiedził wielodzietną, ubogą rodzinę. Kiedy spotykał się z ludźmi, zawsze zatrzymywał się przy osobach niepełnosprawnych i błogosławił ich. Wszyscy zapamiętali jego dobre oczy i ciepły uśmiech. Jan Paweł II pomagał też modlitwą. Codziennie do Watykonu przychodziły listy z prośbą o modlitwę. Papież miał w swojej kaplicy klęcznik, na którym te prośby składano. I kiedy przychodził na modlitwę, to często tych kartek dotykał i przedstawiał Bogu prośby. Wiele z nich zostało wysłuchanych. Najbardziej jednak święty Jan Paweł II zadziwił ludzi wtedy, gdy odwiedził w więzieniu swego niedoszłego zabójcę. Papież przyszedł do więzienia z przebaczeniem. Przebaczył swemu wrogowi. Ten człowiek chciał go zabić, a papież wyciągnął do niego rękę i powiedział: wybaczam ci. Myślę, że teraz już każdy z was wie, dlaczego ludzie tak kochają świętego Jana Pawła II i dlaczego ten chłopiec, który napisał do papieża, chcę być taki dobry, jak Jan Paweł II. Ale czy trzeba zostać papieżem, żeby być człowiekiem dobrym? Oczywiście, że nie. Święty Jan Paweł II okazywał ludziom miłosierdzie, nie tylko jak był papieżem. My mamy uczyć się od świętego Jana Pawła tego miłosierdzia. Święty Jan Paweł II naśladował w swoim życiu Jezusa. Jezus śpieszył z pomocą potrzebującym, uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, uwalniał ludzi od złego ducha. W Piśmie Świętym zapisane są bardzo ważne słowa Jezusa, którymi na pewno kierował się w swoim życiu Jan Paweł II. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem i wy tak się miłujcie.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. To przykazanie miłości w swoim życiu wypełniał Jan Paweł II. Dlatego tak wiele dobra uczynił. Święty Jan Paweł II również nas zachęca do miłosierdzia. W czasie swojej ostatniej pielgrzymki do Polski mówił, że teraz potrzeba w naszym kraju ludzi, którzy mają wyobraźnię miłosierdzia, czyli takich, którzy potrafią dostrzec, że ktoś potrzebuje pomocy. Użyjmy teraz tej wyobraźni miłosierdzia i zastanówmy się, komu możemy na co dzień pomagać. Kto czeka na naszą pomoc? Biorę do ręki testament, moje ostatnie życzenie. Przeczytam, a ty posłuchaj, aby w swym sercu coś zmienić. Gdy Greta Kanczyny zostawia wszystko i wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych rękach Panczyny zostawia nade wszystko Kościół, a także mój naród i całą ludzkość. Przepraszam, wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności. W chwili, gdy odszedłeś, świat zmienił swoje oblicze. Zawsze na Ciebie liczyłam i nadal liczę. Byłeś mi nauczycielem, z Twojej dobroci czerpałam tak wiele. A teraz, gdy odszedłeś, nie wiem, co powiedzieć. Zawsze pamiętaj, mówiłeś, więc i ja to powiem o Tobie. Pamiętam i to, co zostawiłeś i czego mnie nauczyłeś, przekażę kolejnej osobie. Przyjąć, więźniów pocieszać,
chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. I ze zapominaniem o uczynkach miłosierdzia względem ducha, wątpiącym dobrze radzić, nieumiejących pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Wolno zatem powiedzieć, czy są to postawy mogące nas wyprowadzić z letargu obojętności i nieczułości, z niewoli koncentracji na sobie, skutkiem czego są to atomizacja i rozbicie pustoszące życie we wszelkich jego przejawach. Tegoroczny 16 Dzień Papieski jest odpowiedzią na apel papieża Franciszka, zawarty. Jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga. Do wszystkich tak bieżących, jak i tych, którzy są daleko, nie dotrze balsam miłosierdzia, jako znak Królestwa Bożego, który jest już obecny pośród nas. Jednym z istotnych znaków miłosierdzia okazywanego potrzebującym będzie jak zwykle zbiórka środków na stypendia edukacyjne na ów żywy pomnik świętego Jana Pawła II, czyniona przy kościołach i przestrzeni publicznej. Modlitwa o miłosierdzie dla każdego człowieka i całego świata będzie stanowiła osnowę duchową tego dnia. Wydarzenia kulturalne i naukowe pomogą zrozumieć głębię niewypowiedzianej tajemnicy Bożego Miłosierdzia.